Cześć, cześć, witaj na kanale Rock Day. Dzisiejszy temat filmu to jest tak ogólnie pojęty temat, jak dbać o gitarę. No właściwie można powiedzieć, no cóż w tym zagadkowego, w zasadzie dbać o gitarę, to znaczy po prostu, no, żeby jej nie przejechał samochód i właściwie tyle, nie? Albo żeby nie zmokła. Ale w zasadzie ja bym tak czy siak kilka ważnych rad przedstawił. Między innymi, po pierwsze, najważniejsza rzecz jest taka, żeby w ogóle gitarę najlepiej przechowywać w ogóle w pokrowcu. Nie wieszać gdzieś na ścianie, żeby się kurzyła, żeby ładnie wisiała, prawda, gitarka. Ładnie wisi i kurzy się i ewentualnie nawet czasem może oberwać od kogoś, kto przechodzi, prawda, i stuknie, walnie. To jest jedna rzecz. Najlepiej trzymać w pokrowcu, najlepiej trzymać futerale, w ogóle najlepiej mieć futerał. Wiem, że to jest, jeżeli kupujemy gitarę za 600, a futerał kosztuje 4, to tak trochę może, powiedzmy, średnio się nam opłaca. Ale powiedzmy przy gitarze za 1500 czy za 2, no to można powiedzieć, już jest bardzo uzasadnione to, żeby mieć futerał. A dlaczego futerał? Nie pokrowiec. Pokrowiec po prostu generalnie jest mniej odporny na jakieś uderzenie, czy nawet jak idziemy gdzieś w tramwaju, w pociągu, samochodem, czy gdziekolwiek, wsadzamy do bagażnika gitarę, to po prostu może coś ją przygnieść i wtedy nam ten gryf wygiąć, więc na przykład to jest bardzo istotne, żeby szczególnie uważać, jeżeli mamy gitarę w pokrowcu. Poza tym druga sprawa, pokrowce są różnego rodzaju. Są pokrowce, które są zrobione ze zwykłego, po prostu zwykły taki materiał cienki. No bo tutaj nie mam gdzie znaleźć. Ze zwykłego cienkiego materiału i to jest po prostu pokrowiec taki, który, nie wiem, wsadzamy gitarę po to, żeby właśnie, nie wiem, żeby się nie zakurzyła, ale zupełnie on nie jest odporny na jakieś uderzenia, na jakieś, nawet stuknięcia jakieś. Po prostu to jest cieniutki taki celofanik, że tak można powiedzieć. Są pokrowce, gdzie na przykład jest gąbeczka milimetrowa, to już jest lepiej. Są pokrowce, które po prostu mają gruby materiał plus gąbeczka, to już jest git jak najbardziej. Jednak mimo wszystko ja bym bardzo szczególnie zachęcał do kupienia solidnego case'a, na przykład jak ten case jest wyściełany w środku. Ja nawet go mogę pokazać. Jest wyściełany w środku takim materiałem, sam odporny jest na jakieś walnięcia, na jakieś takie przypadkowe, nie wiem, można stanąć nawet na nim i oczywiście, co ciekawe, mają opcję też na kłódkę, że po prostu możemy zamknąć sobie gitarę na kłódkę, także jest w miarę bezpieczna, jeżeli tak to można nazwać, prawda? Nikt się nie dobierze niepowołany do tego, co tam jest w środku. No i pokrowiec po prostu jest najbardziej stabilnym też takim, można powiedzieć, temperaturowo miejscem do przechowywania gitary, ponieważ jeżeli my zostawiamy gitarę w pokrowcu i przyświeci słońce, to się nam nie, w pokrowcu, futerale, i to jeżeli nam słońce przyświeci, to po prostu on się tak nie nagrzeje, jeżeli byłby w zwykłym pokrowcu. Jeżeli jest zimno, to z kolei też się nie ochłodzi aż tak strasznie, tak drastycznie i szybko. Bo jeżeli mamy na ścianie, to się nam ochłodzi od razu. Jeżeli mamy w pokrowcu takim zwykłym, też nam bardzo szybko się ochłodzi. Jeżeli mamy w takim futerale, on się nam po prostu, temperatura powoli się wdziera do tego futerału. Bardzo ważne jest też w kwestii dbania o gitarę, to gdzie tą gitarę trzymamy. Na pewno nie trzymamy koło kaloryfera, to jest najważniejsze. Nie trzymamy koło kaloryfera. Przynajmniej 2 metry od kaloryfera trzymać, przynajmniej no, minimum metr, żeby było od kaloryfera. Po prostu o co chodzi? Ciepło, które oddaje kaloryfer, powoduje, że tak powiem, ekspansję na gitarę, czyli po prostu może w jakiś sposób działać na wilgotność gitary. Im bardziej grzeje, tym bardziej na przykład gitara się też wysusza. To można łatwo poznać w gitarach klasycznych, one po prostu zaczynają pękać, zaczyna się szczeliny robić w tym w korpusie, w bokach gitary, czy na przykład na łączeniu korpusu z gryfem. Nie trzymamy też przy otwartych oknach, czy gdzieś właśnie w oknie nie trzymamy. Nie trzymamy właśnie w przeciągach, nie trzymamy w garażu. Znam takie przypadki, że ktoś mówi, ja trzymam gitarę w garażu, a później się okazało, że jest dupa blada, coś się spierniczyło, nie wiem, był duży mróz, a tam jest większa, niższa temperatura niż normalnie. Gramy w ciepełku, dajemy do garażu, nie za bardzo, to jest niezbyt dobre. Poza tym wilgoć też wchodzi, co też jest istotne, prawda? Wilgoć, która, za dużo wilgoci też źle wpływa na gitarę.
I właściwie, cóż jeszcze, to jest ogólne takie wskazówki, które dotyczą dbania o gitarę. Natomiast kolejną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę w kwestii dbania o gitarę, to jest to, jak my podchodzimy do grania. Bo jeżeli na przykład tak, przed graniem trzeba zachować taką, ja to nazywam taką higienę grania. Po prostu przed graniem myjemy łapy. Najlepiej za dwa razy umyć ręce, żeby porządnie ściągnąć wszystkie jakieś tłuszcz, jakieś takie łój, pot, jakieś różne cuda, które znajdują się na rękach, prawda? Podczas grania na gitarze no nie jemy za bardzo, prawda? Staramy się nie jeść, staramy się nie pączek do gęby, pączek i palcami brudnymi, no nie za bardzo, bo to nie dość, że zatłuścimy gitarę, czasem może nawet się gdzieś odbarwić gitarę od jakiegoś tłuszczu, od jakiegoś takiego, takich substancji dziwnych. Czyli tak, pierwsza rzecz, po prostu myjemy ręce. To przed graniem git. Przed graniem właściwie to jest mało. Po graniu bardzo istotne jest, żeby po prostu przejechać gitarę. Ja używam od zawsze taką szmatkę Dunlopa. Może być to jakakolwiek z mikrofibry. Ja przejeżdżam na przykład, przytrzymuję sobie gryf i przejeżdżam sobie zawsze gryf wzdłuż tutaj z tyłu. Żeby ściągnąć wszystkie jakieś dziadostwa, które są na gryfie. Na gryfie z tyłu. Robię później też tak, że biorę szmateczką i przejeżdżam wzdłuż strun, tylko łapię strunę. Po prostu łapię strunę tak, żeby ją po prostu złapać całą. Biorę na przykład, o, każdą ze strun przejeżdżam, tak, ładnie. Można powiedzieć, po co ty to robisz? Po to, żeby zebrać właśnie brud z palców, który, że tak powiem, powstał w czasie grania. O, na przykład ja tu przyjechałem i bardzo wyraźnie widać, że mamy tutaj takie czarne, o, te czarne smugi powstały teraz. Teraz po graniu, więc no jeszcze dodatkowo przejeżdżam, oczywiście tak sobie robię, że sobie przejeżdżam tu, gdzie mam jakieś te miejsca pod strunami, sobie przejeżdżam, żeby nie było kurzu. Właśnie to jest odnośnie tego właśnie, żeby gitarę najlepiej trzymać w pokrowcu, w futerale, bo po prostu ona się bardzo szybko kurzy, brudzi i to troszeczkę jest takie irytujące. Poza tym kurz szybko siada i bardzo wyraźnie widać na czarnej gitarze, bardzo wyraźnie widać jakieś takie właśnie, no tu może kurz tak nie za bardzo, teraz bardziej dotykanie ręcami, ale to zaraz o tym powiem jeszcze. I jako ostatni element po graniu używam preparatu Dunlop 65. Po prostu przejeżdżam sobie, dotykam sobie tak, bo to jest ma taki włoski, tak żeby one były mokre. I przejeżdżam po prostu wzdłuż każdej ze strun. Tylko właśnie, bo po graniu przejeżdżam tu szmatką, prawda? I teraz można powiedzieć, dobra, ale ja myłem ręce przed graniem, to po cholerę mam jeszcze czyścić struny. Chodzi o to, że podczas kontaktu ręki ze strunami, palców ze strunami, zawsze się na skórek zdziera, zawsze jest jakaś taka, że tak można powiedzieć, degradacja skóry, ponieważ no, skóry, no nie widzimy tego, ale zawsze jest coś takiego, że skóra, że tak można powiedzieć kolokwialnie, skóra nam się, tak brzydko mówiąc, zużywa i zostaje właśnie na gitarze swoją drogą pod z rąk, może tak nie widzimy, czasem widać takie kropelki, jak się popatrzy, pod z rąk też wpływa bardzo negatywnie na struny, na brzmienie strun. Żeby nie być gołosłownym, podam taki przykład. Miałem kiedyś ucznia, który nie czyścił strun w ogóle, miał gitarę akustyczną i po prostu po tygodniu od założenia struny były zardzewiałe, były takie, że się nie dało w ogóle dotknąć strun, bo miał się wrażenie, że zaraz się zrobił, pourywają się te skóra z palców. Po prostu tak miał intensywny taki skład potu, że po prostu powodował rdzewienie strun, bardzo szybkie rdzewienie strun. Więc to są już takie, można powiedzieć, bardzo ekstremalne warunki, że tak powiem, kontaktu ręki ze strunami. Kolejną rzeczą, którą też używam raz na jakiś czas w kwestii dbania o instrument, to jest używanie wosku Carnauba. To jest taki specjalny wosk, którym po prostu wcieramy w gitarę. I on powoduje, że po prostu nie widać tego palcowania, tych dotknięć palców gryfu.
gryfu czy różnych elementów, szczególnie elementów malowanych. Bo tutaj widać, na przykład tutaj podotykam sobie, pomaćkam, o popatrzcie, o tutaj widać. I ten wosk karnała powoduje, że dłużej jest jakby antystatyczna ta powierzchnia, że kurz nie przylega i że nie widać tak dotykania palcami. Ja zwykle i tak przyjeżdżam tak naprawdę, ja zwykle też przyjeżdżam po prostu szmateczką, żeby sobie te wszystkie jakieś kurze czy dotknięcia też od palców wyczyścić. Ale ten wosk karnałba jak najbardziej jest skazany i warto na przykład takie wszystkie te rzeczy zrobić też przy wymianie strun, bo z kolei przy wymianie strun mamy dostęp do gryfu, mamy dostęp tutaj do tej deski tutaj na gitarze, prawda? Co z kolei do tego używam z kolei preparatów jeszcze innych preparatów Dunlopa 65, Dunlopa 01. To jest taki preparat w sprayu, który po prostu ściąga wszystkie dziadostwa, wszystkie brudy z gryfu, a na końcu używam Dunlop 65 Ultimate Lemon Oil. To jest po prostu taka substancja, która powoduje konserwację gryfu, olejek cytrynowy, jakieś ma jeszcze te różne składniki, w każdym razie on powoduje, tu akurat mamy w takim atomizerze, zresztą do wygrania w konkursie na 10-lecie kanału. Mamy akurat właśnie taki w małej buteleczce. Ja tu mam. Nieważne ile ma, w każdym razie takie coś też użyłem, ale to już przy wymianie strun, bo teraz za bardzo nie możemy się dostać tutaj do strun, prawda? Średnio. Z kolei przy wymianie strun nie wymieniam na przykład po jednej inczej struny, wyjmuję wszystkie, czyszczę dokładnie cały gryf. Czyszczę preparatem 01, czyszczę tym nawilżam 65 Ultimate Lemon Oil, wtedy zakładam struny i wtedy gitarka jest cacy jak nowa. No widzę, że dość długo zeszło na takiej trywialnej rzeczy jak dbanie o gitarę, dość długo zeszło, dość dużo czasu zeszło, także nie przedłużam już, do zobaczenia, dbajcie o swoje gitary, papatki.